Znam tylko jedną osobę, która zrobiła spektakularną karierę. Szymon, z którym chodziłam do tej samej klasy w liceum, po maturze wyjechał do Stanów. Przez kilka lat nic o nim nie słyszeliśmy. Byłam bardzo zaskoczona, kiedy zobaczyłam go w telewizji. Po przyjeździe do USA, został trenerem osobistym. Bardzo szybko zaczął pracować z gwiazdami filmu i muzyki oraz innymi bogatymi ludźmi. Teraz jest nie tylko trenerem, ale także szanowanym biznesmenem. Jego pierwszą firmą był startup. Szymon opowiadał, że w jedną noc napisał biznesplan i pokazał go jednemu ze swoich zamożnych klientów. Bardzo szybko dostał informację zwrotną, że to świetny pomysł i mężczyzna chętnie zainwestuje swoje pieniądze w jego przedsięwzięcie. Nie wiem, ile Szymon zarabia, bo zawsze powtarza, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Dziś ma własną firmę, która zajmuje się wszystkim, co jest związane ze zdrowym stylem życia. Jej sztandarowym produktem są treningi wideo. Firma Szymon'a ma siedzibę w jednym z drapaczy chmur, a on wydaje się szczęśliwy i spełniony. Pamiętam, jak opowiadał o pracy swojego zespołu. Ich dzień wypełniają burze mózgów. Praca bywa stresująca, ale tylko wtedy, kiedy zbliża się ostateczny termin zakończenia projektu. Kiedy ktoś wchodzi do biura Szymona, ten wita go słowami: W czym mogę pomóc? Wiem, że jego hobby jest związane ze sportem. Codziennie udaje mu się znaleźć czas na jogging, a w weekendy zawsze gra w tenisa albo w golfa.